Dzień dobry. Parówka, czyli kiełbasa homogenizowana, powstała z bardzo rozdrobnionych surowców, z ewentualnym dodatkiem przypraw i poddana obróbce cieplnej. Według polskiej normy musi ona zawierać minimum 9% białka i nie więcej niż 40% tłuszczu i 3% soli. Omawiane parówki nie zawierają konserwantów i są przygotowane w 100% z mięsa. Podobnie jak inne produkty tej marki, wyprodukowane są z mięsa pochodzącego z hodowli bez antybiotyków, a zwierzęta są karmione paszą bez GMO. Parówki te zawierają mięso wieprzowe, a także sól, glukozę, ekstrakty przypraw, aromaty i susz z aceroli. 100 g produktu, czyli prawie 3 parówki, dostarcza 275 kilokalorii, 24 g tłuszczu, w tym 10 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 14 g białka, około 1 g węglowodanów i 2 g soli. Parówki te nie zawierają azotynu sodu, maltodekstryn, wzmacniaczy smaku, substancji zagęszczających, skrobi, stabilizatorów i regulatorów kwasowości. W Good Valley ziemia uprawiana jest w sposób przyjazny środowisku. Stosowane są zrównoważone metody, takie jak zapewnienie, że rośliny przeznaczone na pasze są uprawiane blisko miejsca hodowli zwierząt, aby ograniczyć transport. Ponadto odpady z upraw są wykorzystywane w biogazowniach do napędzania dalszej działalności. Oznacza to, że podczas wytwarzania produktów firma może zachować zerowy ślad węglowy. Omawiane parówki zawierają dość dużo soli. Należy jednak wspomnieć, że zalecana przez WHO dzienna dawka spożycia soli to 5 g na dobę, co odpowiada płaskiej łyżeczce do herbaty lub 250 g omawianych parówek. Warto przy tym podkreślić, iż większość przyjmowanej soli znajduje się w produktach przetworzonych, do których należą też omawiane parówki oraz w konserwach.